niedzielne popołudnie odbyły się w Gozdowie gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP. Uczestniczyli w nich nie tylko druhowie, ale także młodzieżowe drużyny pożarnicze. Zawody rozegrano w różnych konkurencjach: rozwinięcie bojowe, bieg sztafetowy czy ćwiczenia bojowe. Rywalizacja jak zawsze była bardzo zacięta. Zawodników wspierali nie tylko koledzy, ale także liczna publiczność. Są to kolejne zawody Miejsko-Gminne Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Września. Na dzień dzisiejszy jest zarejestrowanych czy zgłoszonych do udziału 13 drużyn. W tym są 4 drużyny seniorskie, potem są 3 drużyny kobiece, reszta to są młodzieżowe drużyny pożarnicze. Jakie dyscypliny, jakie konkurencje tutaj przewidziano? Konkurencja w takich zawodach to się odbywa, że jest bieg sztafetowy 7×50 z różnymi takimi przeszkodami, jak tam widać. I ćwiczenie bojowe, które rozwinięcie od motopompy, po prostu ćwiczenie bojowe z wodą, na mokro. W tamtym roku kto wygrał, przypomni pan? W tamtym roku zwycięzcami było OSP Kaczanowo i przyjechali bronić pierwszego miejsca.